Był czas, że był to jeden z najbardziej smutnych, z najbardziej omijanych przez mieszkańców Iławy budynków, ponieważ tu mieścił się Urząd Bezpieczeństwa. Proszę Państwa, mam tylko niestety 9 sztuk takich książek. Ja bym prosił, żebyście Państwo odnaleźli w tych książkach stronę 25. Proszę bardzo. Książeczki są oczywiście te osoby, którym się uda. Jak pani dostała tą, to już nie ma tego. Bardzo proszę. Prowadzą. Proszę uprzejmie. Bardzo proszę. I prosiłbym, żebyśmy odszukali stronę 25, tak? Ty masz, nie? 25 strona. Proszę pokazać jak gdyby osobom, które są i które nie widzą. Ja może jeszcze poproszę chwileczkę ten od pana, pożyczę tylko, dobra? Do oddania, takie pamiętam. Państwo zobaczcie tutaj też. Tu jest ten budynek. Tak? 25 strona. Być może część z Państwa jeszcze go pamięta przed remontem w latach 70. On wyglądał całkiem ładny budynek, tak? I proszę Państwa, oddaję. I tu, moi drodzy Państwo, mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. Kochani, pani Monika też ten budynek pamięta, nie dlatego, żeby tam siedziała, bo rzeczywiście te piwnice, proszę Państwa, które tutaj z tego miejsca widać, to były miejsca, gdzie prymitywni, bo tacy byli potrzebni wtedy tej władzy, ludzie zajmowali się katowaniem i wymuszaniem czasami zeznań. Tu się, proszę Państwa, działy rzeczy okropne. Tu pani Monika jako 15-letnia dziewczynka, wtedy już dziewczyną musiała być, odbierała korespondencję, bo do tego budynku się wchodziło od frontu. Zresztą Państwo widzicie na tych zdjęciach, tak? Od frontu. Na pierwszym wysokim, na parterze wysokim odbierała korespondencję, bo proszę Państwa, była korespondencja i korespondencja tak zwana tajna. Ta, która wedle komunistów zagrażała jej władzy, była tu wydawana, nie na poczcie, tylko tu i roznoszona była do zakładów pracy. Pani Monika tutaj jako młoda pracownica WSS z POEM taką korespondencję odbierała. Proszę Państwa, z tego co mówią ludzie, którzy przeszli tutaj przez tą siedzibę UB, przesłuchania, pobicia, łamanie palców, wybijanie zębów, wyrywanie paznokci, jak powiedział jeden pan, byli lepsi od gestapo. Proszę Państwa, jedna z iławianek tak wspomina. Byłam pracownicą jednego z iławskich urzędów. Nie wiem, kto doniósł na mnie, ale zostałam zatrzymana, przesłuchiwana, bym zmiękła, trzymali mnie w piwnicy, po kolana w wodzie, nawet nie mogłam siąść, musiałam stać. Państwa, krzyki, płacz przesłuchiwanych było nawet słuchać na ulicy. Nie kryli się z tym. Ale, proszę Państwa, była też taka jedna wesoła historia z tym związana. Mianowicie tu, gdzie mamy ten budynek garnitury marynarki, stał też barak, albo to jest ten barak, nie wiemy dokładnie. I tam, jak już nie mieli miejsca, żeby przetrzymywać tych więźniów, to zamykano ich tam. I Państwa, trafił się jeden spryciarz, który gdy tam trafił, zostawili go na noc, to on w nocy rozebrał elegancko piec, rozebrał przewód kominowy i wylazł kominem i wziął i uciekł. To taki drobiazg, tak? Państwa, na pewno tu, do tego budynku trafiali wszyscy, którzy byli ofiarami, wszyscy Ukraińcy, którzy byli ofiarami akcji Wisła. Tu oni przechodzili przez takie sito, tu były dokładne rozpytywania, pobicia, gdy się komuś coś nie podobało. Tu trafiali mężczyźni, którzy głównie byli ofiarami akcji Wisła. Państwa, tak nie wiemy dokładnie, jaka była rola terenów, które są tam, gdzie mamy budynki na ulicy Kościuszki 13. Niektórzy ławianie mówią, że
ogrody, które były tam za czasów pana Czyżowskiego, wcześniej jeszcze przez pana Eigerta, one, proszę państwa, były miejscem, gdzie w tajemnicy chowano zwłoki osób, które nie przetrzymały tych przesłuchań. Proszę państwa, wszechwładza Urzędu Bezpieczeństwa była tak straszna, że rodzinom po prostu mówiono, że ich tu nie ma, nikogo wypuściliśmy, a w tajemnicy chowano i... No nie, proszę państwa, to są tylko zasłyszane rzeczy. Powtarzam, to nie są sprawdzone rzeczy. Że pan Czyżowski otrzymał te tereny do zagospodarowania jako... Bo tam oczywiście przed wojną były już też tereny, gdzie były ogrody, ale on miał mieć buźkę na kłódkę, gdyby coś znalazł. Gdyby coś znalazł, to miał być cichosza, to nie miało być nagłaśniane. A czy jakieś badania tam były bardzo sprawdzone? Podobno, gdy te bloki stawiano, ktoś tam coś znalazł, jakieś szkielety, ale robotnicy nie chcieli mieć w związku z tym z kłopotów, sunięto to dalej i tak się to wszystko zakończyło. Proszę państwa, w ciekawej pozycji, jaką jest wspomnienia niemieckiego lekarza Hansa Lendorfa, też są wspomniane historie o jego pobycie tutaj. Podobno zachorował jeden. To może Michał to przeczytać, dobrze? To posłuchajmy. A ja, zanim Darek odczyta, tu jest drugi. Znamy nazwiska szefów Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Od już 24 maja pierwszy szef Urzędu Bezpieczeństwa pojawił się w Iławie. Nazywał się Bazylii Maksymiuk, czyli tydzień przed objęciem funkcji burmistrza przez Grabowskiego. On był do sierpnia 45 roku, później Stefan Borecki, Józef Kraska, Władysław Traczyk, Józef Goła, Aleksander Omilianowicz, którego państwo tam mieli na zdjęciu. Ciekawostka jest taka, że Omilianowicz zmarł dopiero bodajże w 2006 roku w więzieniu w Warczewie. Został skazany dostał wyrok za znęcanie się, też za wydanie żołnierzy Armii Krajowej i zmarł dopiero w Warczewie w 2006 bodajże roku. Kazimierz Burzyński, Henryk Krupiński, Stefan Szlachcic i do października 55 roku Edward Beśka. Proszę państwa, bardzo wielu ubeków, którzy tutaj pełnili służbę, słynęło z wyjątkowego okrucieństwa. Byli to ludzie, których takim głównym pokazywaniem się było bicie. Było bicie, było znęcanie się nad tymi osobami, które tutaj były osadzone i to już w zasadzie dwa ostatnie zdania na temat tego budynku. Nawet niektórzy mieszkańcy, którzy później zamieszkali tutaj, gdy budynek był wyremontowany, mówili, że w piwnicach do dzisiaj jeszcze są kotwy, do których były przywiązywane te osoby, a na niektórych ścianach jeszcze w latach 70. czy jeszcze później były ślady krwi.